Cześć, siemanko, z tej strony Król Połysku. Witam Was serdecznie w kolejnym projekcie. Jest sobota, dzisiaj przyjęliśmy auto, natomiast projekt rozpoczniemy od poniedziałku i zobaczcie, co tym razem do nas przyjechało. Tym razem u nas Honda Accord z 2007 roku, to jest 13-letni samochód. No i teraz tak, póki słońce świeci, zobaczmy sobie na masce. Wiadomo, że jest brud, natomiast już można mniej więcej oszacować, z czym mamy do czynienia. No, wszędzie są zarysowania od nieprawidłowej pielęgnacji, tak zwane swirle, przetarcia różne. Tutaj są grubsze jakieś rysy. Jakieś takie water spoty, tak, grubsze, cieńsze rysy, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj przód nawet fajnie wygląda, lampy powiedzmy, że są, nie są jakoś szczególnie zniszczone. Tutaj grill, będziemy doczyszczać te wszystkie elementy, te takie chromowane. Tutaj na samym dole też wszystkie tworzywa będziemy pędzelkować, czyścić. Jakieś zabezpieczenie na nie pójdzie, o, zobaczcie na lampę. Lampy całkiem rzeźko wyglądają. Może takie lekkie jakieś liźnięcie przepolerowane. Przepolerowanie zaserwujemy tym lampą. Lecimy sobie dalej. Tutaj zobaczcie na przykładzie błotnika tak samo. O, tutaj ktoś pocierał. Wzdłużne takie, pełno okrągłych odmycia, zarysowań. Nie widzę na podglądzie, czy ja to dobrze pokazuję, ale mam nadzieję, że to fajnie ujmuje. Tutaj jakieś takie trochę grubsze rysy. No tu wiadomo, o, słupek cały porysowany. Generalnie, słuchajcie, auto jest po ingerencji lakierniczej. Praktycznie każdy element tutaj jest powtórnie lakierowany, oprócz dachu. Dach ma 80 mikronów, cała reszta wskazuje na ingerencję lakiernika. Lecimy sobie dalej, o tutaj może tak pokażę, o, tutaj pełno rys brzydkich, nieestetycznych. Tutaj to się jak zwykle wokół klamki bardzo nieciekawe rzeczy dzieją, mnóstwo przetarć, jakichś zarysowań, tu grubsze jakieś takie zarysowania. Tutaj zobaczcie, jak to paskudnie wygląda, słupek też. Cały samochód jest, można powiedzieć, pokryty oksydacją i paskudnymi zarysowaniami. Tutaj zobaczcie, przednie drzwi mają taką bardzo paskudną ocierkę, która się składa z głębokich rys do podkładu. No niestety tutaj już się nic nie da zrobić, tylko pozostaje lakierowanie. Natomiast my się tak umówiliśmy z właścicielem, że ja jednak mimo wszystko spróbuję zrobić, zamaskować to, jakąś taką zaprawkę, podmalować to. Jeżeli będzie to wyglądać ok, to może tak zostawi, ale najprawdopodobniej się skończy tak, że tutaj od tego miejsca, od tego przełamania w dół będzie polakierowane ponownie na tak zwane przejście, albo całe drzwi trzeba będzie po prostu przelakierować. Tutaj też, o, w tym miejscu zderzaka też jest tak paskudnie, o, do gołego plastiku wydarte. Tutaj też trzeba będzie jakąś właśnie uzupełnienie farby zrobić, no, tak żeby to dużo lepiej wyglądało. Błotnik, tak, tutaj już chyba się światło tak nie odbija, żeby Wam pokazać, no ale cały jest pocięty. Metalohalogenie po dekontaminacji, wszystko Wam pokażę. Okoła wiadomo, nie są jakoś tragicznie brudne, ale wiadomo, że będą do czyszczenia. No i tutaj też, o, takie jakieś do uzupełnienia kawałki. O, tutaj do uzupełnienia lakieru. No, także widzicie mniej więcej, w jakim stanie auto przyjechało do nas. Wiadomo, że jest brudne, pewne rzeczy przy dekontaminacji wyjdą, ale już w słońcu można po lakierze zobaczyć, z czym mamy do czynienia. Teraz tak, jeżeli chodzi o zakres pracy, to wieloetapowa korekta, naprawa tego lakieru plus zabezpieczenie. Zobaczymy jeszcze, jaką tutaj technikę wybierzemy, jakie produkty. Co tam jeszcze? Aha, i detailing wnętrza, także kompleksowo zajmiemy się całościowo tym samochodem. Wtorek, dzień dobry, rozpoczynamy kolejny dzień. Wczoraj robiliśmy proces dekontaminacji, niestety nie udało mi się nagrać niczego z tego dnia.
Natomiast dzisiaj już będziemy pokazywać korektę. Zobaczycie, jaki jest stan lakieru. Maseczkę można od razu pokazać. Jaką maseczkę? Tą maseczkę. A, maseczkę. No, ja myślałem, że na buzie maseczkę. A tutaj chodziło o maskę samochodu. Słuchajcie, przełączam się na przednią kamerę. Metalohalogen już świeci i zobaczycie stan tego lakieru. Oj, 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 oj. Zobaczcie, Łukasz mi tutaj świeci. Zobaczcie, co tu się dzieje na tym lakierze. Lakier jest nieoryginalny. Na dachu tylko ma oryginalną powłokę, ale tak czy inaczej jest bardzo zniszczony. Tutaj u góry nam metalohalogen przyświeca, natomiast Łukasz jeszcze dodatkowe źródło światła używa. I zobaczcie, co tu się dzieje. Jest straszne. Samochód ma 13 lat. Nigdy nie przechodził żadnych zabiegów takich typowo pielęgnacyjnych. O, tutaj jak się... O, zobaczcie, co tu się dzieje, rany boskie. Coś strasznego. No chyba numer jeden, co ta maska? W ostatnim czasie przynajmniej. Jeżeli chodzi... Pamiętam. Jeżeli chodzi o zniszczenia, to moim zdaniem chyba numer jeden. No, teraz tak, tutaj błotnik. No wszystko, cały samochód. Zobaczcie tutaj drzwi, jak wyglądają. Wszystko jest bardzo zniszczone. Albo docierał, albo coś próbował polerować. Nieraz tak się dzieje od wosku. Na brudny lakier jak ktoś nakłada nieumiejętnie. Od klamki też, nie? Tak, tak. No wszystko jest porysowane. Możemy dach? No. O Chryste Panie. Zobaczcie, jak jest dach cały pocięty. No to wiadomo, co to. Co? Od Ptasiek. Widzicie? Ptasi odchodzą. O, strasznie. Mam kolejny chyba, tak? Żarte. Już żarte, zniszczona struktura. A ten to już jest masakrat. To jest po odpryski. Odpryski są lakier. No niestety. Fakty są takie, a nie inne. No, bardzo zniszczony samochód. Bardzo zniszczony lakier. Na tym samochodzie tak nie będzie. Ta klapa troszeczkę jakby lepiej, nie? Ciutko. Aczkolwiek wcale nie dobrze. No. Nie, nie? Tak. Więcej, mniej otarcia. No, to coś takiego większego, no tak. Parkingówka. No. W ogóle jakiś Michologram tańczy, wiesz? Prześwieć mi na tym słupku. No jest mocno. No jest taki, nie? No tutaj łatwo. Coś to tutaj było robione. Ajajajajaj. Z tej strony jakby Tutaj zobaczcie, jakie są wzdłużne takie sznyty. To światło też nie pokazuje tego, bo by trzeba było... O, teraz jak tak wyżej troszeczkę, okay. Albo... o Jezus. Świetlówkę. O, świetlówki by pokazało, albo metalohalogen też. Te grubsze takie. Tutaj jest pełno takich wzdłużnych sznyt. Prawdopodobnie od odśnieżania. Ktoś odśnieżył samochód o tego typu. Może jeszcze grubszy. No nie jest wesoło. Będziemy to leczyć, będziemy to gubić. Nie wiem, czy to się uda wszystko w pełni usunąć. Nawet chyba nie mamy takiego zamiaru. Dlatego, że samochód jest... Tutaj to jest wszystko na tych drzwiach. No, obicia tutaj. Samochód jest powtórnie lakierowany i po prostu w sumie nie wiemy, z czym mamy do czynienia, tak prawdę mówiąc, bo miernik pokazuje jedno, a tak naprawdę nie wiemy, co tam lakiernik, jaką warstwę zostawi. No tutaj jest to otarcie takie. O, tutaj właściwie te drzwi by się kwalifikowały całe do lakierowania niestety. One już tutaj mają takie na dole przetarcie. Tutaj, oj. No i tutaj już byliśmy, widzieliśmy, pokazywałem. Teraz troszeczkę się pochwalę zakupami. Tak szybciutko. No taśmy to nie ma za wiele co się chwalić, wiadomo, że potrzebna rzecz. Najtańsze ubezpieczenie, ktoś z moich kolegów kiedyś powiedział, do Taylorów. Fibry białe, to też jest potrzebne do detailingu wnętrza, do pewnych rzeczy. Bardzo fajna sprawa.
Tutaj kolega mi też zarekomendował do odtłuszczania mikrofibry FlexiPads zielone. Kupiłem, będę sobie testował. Ponoć się sprawują bardzo fajnie. Także to jest to. Dokupiłem pastę Primer z Giona. Taka pasta powinna Wam starczyć, no zależy jakie samochody, jak będziecie nakładać, ale trzy samochody spokojnie można zrobić taką pastą małą. Także i to jest też fajna rzecz, niewykluczone, że tutaj na tej Hondzie wykorzystam to. Natomiast jeszcze zobaczymy. Zrobimy parę prób z różnymi finiszami, zobaczymy co daje najlepsze efekty. Ale niewykluczone, że właśnie ta pasta pójdzie. Tutaj jeszcze. O, koledzy z Detailing Store mają fibry też w swojej ofercie. I zobaczcie, dostałem też od nich na próbę, żeby sobie potestować. Takie bezszwowe, dość grube. O. Coś takiego. I tutaj taka troszeczkę cieńsza, ale też bezszwowa. Też tak dotykając bardzo fajnie. Widzę już organoleptycznie, że bardzo fajne są te fibry. No. O. Tutaj dostałem też jakiegoś gratisa, to jest Motersa Glass Plus Surface. To jest pewnie jakiś płyn do mycia, będziemy sobie też testować. I jeszcze coś z Motersa dostałem. O. Protectant, to jest coś do wnętrza. No, także też w wolnej chwili się zapoznam z tym. Też może sobie tutaj będziemy testować. Można, w tym samochodzie się użyje. No dobra, Łukasz tam okleja, ja kończę nagrywanie, też biorę się za oklejanie i przystępujemy do korekty. Ok, zobaczcie jak to wygląda po etapie cięcia. Tutaj zobaczcie to przejście, no tak było. Paskudne rysy, totalny brak ziarna w metaliku, oksydacja, natomiast po cięciu wygląda to w ten sposób. Jest oczywiście hejs, jest lekki hologram, który będzie wykończony w kolejnym kroku albo też krokach, bo zobaczymy czy to się da wykończyć w jednym kroku. Tutaj też były jakieś próby robione na innej kombinacji, zobaczcie, większy hejs zostaje, tutaj jest lepiej wycięte i lepsze wykończenie. Natomiast tutaj jak sobie dalej przejdziemy, to jest też znowu niezrobione, a tutaj na kolejnych drzwiach to tak wygląda, zupełnie nietknięte. No, jak się przyjrzymy, to są jakieś takie wzdłużne rysy niedocięte, natomiast nie będziemy tutaj wypłycać tego lakieru, tym bardziej, że nie mamy pewności, bo to jest takie zawsze polerowanie na powtórnie lakierowanym elemencie, to jest takie swego rodzaju pole minowe, bo nigdy nie wiesz jak ten lakiernik położy ten lakier, jaka jest faktyczna grubość. To możesz tylko z doświadczenia i z obserwacji mory i struktury lakieru gdzieś tam próbować ocenić. Natomiast to co ja teraz robię, rozświetlam bardzo mocno latarką, no i będzie zupełnie widoczne w świetle dziennym i nie będzie wpływać zupełnie na wizualność tego lakieru. Tak jak wygląda lakier jest tragicznie. Natomiast tak plus wykończenie to będzie to. No i lecimy dalej. Nie, nie, nie musisz. Zobaczcie. Tak jest po cięciu, natomiast w takim stanie była ta maska, tak? A tutaj po cięciu wygląda to w ten sposób. Są jeszcze gdzieś tam niedocięte jakieś ryski, ale po raz kolejny powtarzam, że te rysy nie mają żadnego wpływu na wizualność tego lakieru. Nie ma najmniejszego sensu spłycać go dla jakiejś mikroryski widocznej prawie że w mocnym świetle i męczyć tego lakieru. Zobaczcie, no jest po prostu dwa światy, tak? No i tak to będzie szło. A zgaś na chwileczkę, Łukasz. O, widzicie? Teraz jeszcze faktycznie lepiej będzie. Zobaczcie. Program leczny. Zobacz, jakie to matowe wszystko porysowane. A tutaj już jest ładniutko.
To zobaczcie. Tutaj te drzwi i tak strasznie zmęczone. Natomiast to polerowanie wygląda w ten sposób. Praktycznie można powiedzieć, wszystko jest zgubione, zniwelowane. Większość. Ajajaj, ale zaczyna pięknie autko wyglądać. Ciekawy lakier, naprawdę ciekawy lakier. Pierwszy raz, pierwszy mój kontakt z tym samochodem. Miałem wrażenie obcowania z lakierem solidowym, ale jak słońce zaczęło wychodzić i gdzieś tam rozświetlać go, to niebrawe jakieś takie przebłyski metaliku zauważyłem. No i teraz po korekcie to ziarno zaczęło się pojawiać, już tak naprawdę konkretnie jest widoczne. Natomiast nie jest to taki typowy metalik. Są nieraz lakiery, które potrafią, te ziarno metaliku potrafi zmienić kolor. Niby masz wrażenie, że samochód jest czarny, ale pod wpływem słońca robi się na przykład fioletowy. Tutaj nic z tego, te ziarenka są takie bardzo delikatne, nie zmieniają koloru. Jest dalej taka czerń głęboka, znana z lakierów Unii. Ale jak się przyjrzysz i odpowiednio słońce, czy tam, nie wiem, światło będzie padać na ten lakier, to zauważysz też taką ciekawą fakturę błyszczących drobinek w lakierze. Cześć, środa, kolejny dzień pracy przy Hondzie. Wczoraj wykonaliśmy kawał pracy. Ja siedziałem do późna i na dzisiaj praktycznie został do skończenia lewy bok i dwa zderzaki, jeżeli chodzi o etap cięcia. Dzisiaj postanowiłem obrócić samochód, jednak wolę mieć maskę tutaj od przodu garażu. Na chwileczkę wyjechałem na zewnątrz, no i okazuje się, że słońce pokazuje no przepięknie wykonaną pracę. 90 kilka procent defektów została zgubiona. Pojawiło się piękne ziarno metaliku, piękne lustrzane odbicie, już teraz bez wykończenia. A co dopiero będzie, jak się ten lakier wykończy i jeszcze dołoży zabezpieczenie, które jednak też troszeczkę wpływa na wizualność. Oj, będzie pięknie wyglądał ten samochód. Zobaczcie teraz na tych drzwiach. To przejście. Ciach. Tutaj korekta zrobiona. A tutaj przed korektą. A maszyneczka. Padzik, zobaczcie. To są najnowsze pady Super Shine Pads. Właśnie czekam dzisiaj na kuriera, mam mi przywieźć te pady. To są najnowsze pady z mikrofibry. Właśnie taką mikrofibrą tutaj tnę ten lakier. Poprzednie, zaraz Wam pokażę, poprzednie. One są, ten jest użyty, natomiast on wyglądał w ten sposób, a ten nowy jest na takiej gąbce i użyty jest innego rodzaju klej, taki, który pod wpływem ciepła się nie odkleja. No i krótszy włos jest zastosowany, tutaj był dłuższy włos i ten klej taki dał do życzenia, aczkolwiek też bardzo dobry. Natomiast te nowsze są wady poprawione. Łapcie tip od króla, mała podpowiedź dla wszystkich z Was, którzy próbują sił w korekcie lakieru. Słuchajcie, jeżeli traficie kiedyś na samochód, na przykład taką Hondę Accord albo jakiś inny, który będzie miał listwę tą tutaj przy szybie w kolorze nadwozia, no to wiadomo, musicie zrobić korektę zarówno tej listwy, jak i słupka. I teraz tak, ktoś, kto nie ma wprawy, pomyślałby, że ogarnie temat na raz, tak?
I wypoleruje równocześnie i tą listwę, tak, i ten słupek. No i to jest duży błąd, dlatego że te listwy lubią nieco wystawać względem słupka. I teraz tak, jeżeli zaczniecie korektę, pad będzie Wam wychodził poza, powiedzmy, prowadzicie go tutaj po słupku, on będzie wychodził poza obrys tego słupka i tutaj ten rant, on jest zazwyczaj troszeczkę podniesiony. Bardzo łatwo jest uszkodzić i przepolerować tą krawędź. Także nie róbcie takiego błędu. Podzielcie sobie to na dwie sekcje. Oklejcie sobie taśmą ten tutaj, tą listwę. No tutaj wiadomo, że trzeba chronić też tą polerowaną metalową listwę. I zróbcie korektę najpierw, powiedzmy, tego słupka. Później po wykonanym cięciu przeklejcie sobie taśmę na słupek i przejdźcie do polerowania listwy. Słuchajcie, paczka Super Shine Pads, właśnie kurier przyjechał, z padami. O, chciałem zobaczyć całe pudło wspaniałych rzeczy. O, futereczka żółte. Koniec tego dobrego, 12,5 godziny pracy. Wariat. Piątek, czas skończyć pracę przy Hondzie. Wczoraj siedziałem do bardzo późna.
Natomiast praca, jeżeli chodzi o lakier, jest ukończona, jest cała korekta zrobiona, wyszła obłędnie. Naprawdę nie sądziłem, że z tak zniszczonego samochodu można uzyskać taki efekt, aż mnie zaskoczyło to. Lakier jest zabezpieczony, jeszcze zostały do zrobienia na zewnątrz, no nie wiem, takie detale typu opony, tworzywa i tak dalej. Wczoraj jeszcze wieczorem robiłem bonetowanie pod sufitki, rozpocząłem detailing wnętrza. W tym samochodzie jest taki dość specyficzny zapaszek, który podpowiada, że prawdopodobnie ktoś tutaj, może nie aktualny właściciel, ale poprzedni popalał sobie w tym samochodzie. No i podczas bonetowania, prania pod sufitki, mikrofibra też była taka zabarwiona na pomarańczowo, tak dość mocno. To też mi mówi, to są takie sygnały, że ktoś palił w tym samochodzie, tak? Bo to jest zazwyczaj właśnie nikotyna, która się zbiera na mikrofibrze. No, dumny jestem, przestrasznie jestem dumny z naprawy tego otarcia takiego, które tutaj Wam pokazywałem od strony pasażera, przednie drzwi. Za chwileczkę przełączę się na przednią kamerę i pokażę Wam, jak udało się to zgubić. Także uratowałem element przed powtórnym lakierowaniem. Pokazuję Wam tą zaprawkę i zabieram się za detailing wnętrza. Mam nadzieję, że uda mi się gdzieś tam kamerę włączać jak najczęściej, żeby Wam trochę pokazać, może jakieś podpowiedzi. Nie wiem, nie planuję, to się będzie rodzić spontanicznie. No i tyle. Zobaczcie, jak to wygląda. Po brzydkiej ocierce nie ma śladu. Bez światła wygląda to w ten sposób. Natomiast z perspektywy, oddalając się troszeczkę, wygląda to w ten sposób. Element uratowany przed ponownym lakierowaniem. Jestem naprawdę dumny. Przepięknie to wyszło. Zapomniałem Wam pokazać, jak wygląda wnętrze. Jasne, wnętrze nie wybacza. Tutaj trzeba szczególną staranność zachować. Zobaczcie, ten podstupek taki w błocie cały. Zobaczcie. Zobaczcie, próbę robiłem już na podłokietniku. Tutaj było czyszczone, a tutaj jest nieczyszczone. Jest różnica, nie? No, wszystko trzeba będzie wysprzątać, wyczyścić i odpowiednie dressingi zaaplikować. Nie, to nie jest przerwa. To kolejna godzina ciężkiej pracy przy wnętrzu. Zadajcie mi często pytania, czym wyczyścić wnętrze. Zazwyczaj do czyszczenia wnętrza używa się preparatów typu APC. Są to preparaty ogólnie wielozadaniowe. To można wyczyścić i gumę, i jakieś tworzywa, plastiki, przebonetować na przykład tapicerkę, tak, przeprać dywaniki. Także takie wielozadaniowe są te produkty. Natomiast kluczowe jest to, żeby zachować odpowiednie proporcje. To dotyczy preparatów, które są sprzedawane w koncentratach, a zazwyczaj takie są. Chociaż są firmy, które robią gotowe roztwory, ale zazwyczaj są właśnie w koncentratach. Ja na przykład wolę, bo są wydajniejsze i gdzieś tam regulować można agresywność. I właśnie o tą agresywność chodzi. Przy detailingu wnętrza nie zalecam mocnego APC. Mocne APC do komory, do silnika jak najbardziej się nadaje. Gdzieś tam w trudne miejsca, gdzieś tam, nie wiem, czyszczenie wnęk, tak, tam gdzie smary, jakieś tego typu rzeczy, ok. Natomiast w przypadku wnętrza tutaj trzeba zachować umiar i rozwagę i raczej robić takie te stężenia bardzo delikatne. Zwłaszcza jak tutaj czyścicie na przykład kokpit, gdzieś jak są te takie wrażliwe miejsca, tak, albo natraficie na jakiś plastik w starym samochodzie, chociaż też nawet w nowym, który się nie lubi z mocnym APC, no to możecie narobić głupot, mogą powstać plamy, mogą powstać odbarwienia, może zejść kolor, napisy się mogą rozpuścić, no różne historie się mogą wydarzyć, także uważajcie z tym stężeniem i raczej róbcie to
jak najlżejsze, tak? Dopiero jak to nie zadziała, to ewentualnie tam sobie przygotujcie trochę bardziej stężony produkt, albo róbcie to po prostu na dwa razy. Lepiej dwa razy zrobić, a nie zepsuć, niż w pośpiechu oczekiwać szybkich rezultatów, dać mocny produkt i narobić głupot. Też w moim przypadku ja używam, jeżeli chodzi o APC, zazwyczaj korzystam z firmy Nielsen Cyklon. To jest właśnie taki koncentrat, który sobie mogę rozrobić. Mam też W2 z firmy G-Technic. To jest ich najmocniejszy taki preparat służący do czyszczenia. Właśnie to jest preparat typu APC. I W5 też z G-Technica. To jest generalnie produkt służący do odtłuszczania powłok, do odtykania, ale on jest też taki do czyszczenia, wielozadaniowy. Też możecie właśnie przeczyścić tapicerkę, możecie wyczyścić właśnie wnętrze nim, tylko tutaj też właśnie trzeba zachować odpowiednie stężenie. I bardzo, ale to bardzo dobry produkt służący do czyszczenia, też jest wielozadaniowy i też jak wszystkie produkty G-Technica ma w sobie formułę BioCoat, to jest taki składnik antybakteryjny, antywirusowy. W szpitalach się na przykład, to jest zresztą technologia ze szpitali zaczerpnięta, bo tam się to używa. I teraz tak, jeżeli wyczyścicie na przykład pory powierzchnię, czy tam nie wiem, zabezpieczycie, bo ta firma też ma produkty do zabezpieczeń, to powierzchnia zachowa przez kilka miesięcy właśnie takie właściwości antybakteryjne. Także to jest świetna sprawa, ale też przy okazji ten produkt rewelacyjnie czyści. Jeżeli macie jakieś trudne, uporczywe plamy, możecie właśnie się posłużyć czymś takim. Ja dzisiaj na przykład na podsuficie czyściłem, miałem plamy takie ciężkie, które nie mogłem usunąć preparatem, którym bonetowałem i posłużyłem się właśnie tym preparatem, no i zeszło elegancko. Tym zresztą można też przebonetować całą na przykład podsufitkę, tak? Możecie tym skóry wyczyścić, możecie tym plastiki wyczyścić, no szerokie spektrum zastosowań. Zobaczcie, jaki brud. Nawet w takich miejscach. O, zobaczcie, jak tutaj. Zobaczcie, co tu się dzieje. O, nawet w takich miejscach trzeba przy detailingu wnętrza ładnie wyczyścić. No i zobaczcie, po czyszczeniu wygląda to w ten sposób. Tutaj na tym czarnym kamera pokazuje, że jest paproszki takie białe, ale na żywo ja tego nie widzę. Jest jakiś taki aksamicik. Czyściutko, ładnie. Przyciski też, wszystko czarne było. Pięknie zrobione.
Sobota, samochód można powiedzieć, że jest skończony, pozostało kilka drobiazgów, no i sesja. Słońce z samego rana się ze mną droczy, pięknie świeciło, a jak przyjechałem na miejsce, no niestety są chmury. Tak się patrzę przez okno jedno, drugie, no są chmury, ale jest pozytywnie, dlatego że wczoraj na przykład cały dzień lało, także dzisiaj nie pada, to jest super. Dobrze, ja się zabieram za te kilka szczegółów do dopracowania, a Wy zobaczycie już efekt końcowy naszej pracy.
około 65 godzin pracy, no i efekt taki jak widzieliście. Prawdopodobnie w dniu wyjazdu z fabryki tak ten samochód nie wyglądał. Cieszę się, że nie padał deszcz, można było go wyprowadzić na zewnątrz. Z drugiej strony trochę szkoda, że nie świeciło słońce. Ja widziałem ten samochód w słońcu i wygląda oszałamiająco. Ale to już będzie podziwiał właściciel, no wy niestety nie. Lubię projekty z udziałem samochodów takich starszych, dlatego że można pokazać filozofię auto detailingu. Jest cała masa pracy do wykonania i można pokazać, że w dobrym wykonaniu auto detailing to jest sztuka. Zawsze będę to mówił, że jest to właśnie sztuka. To nie problem przyjąć samochód, nie wiem, dwuletni, tak, z mikroryskami, przemiziać gąbką, poodkurzać i gotowe. To największe wyzwania stawiają właśnie tego typu samochody. Widzieliście na początku vloga, jaki był stan. Standardowo bardzo Was proszę o, ci, którzy nie zasubskrybowali, o subskrypcję, o łapkowanie, o komentowanie, zwiększa to zasięg naszego filmu. Dziękuję bardzo za ostatnie komentarze pod filmem Audi A8D2 i widzimy się w kolejnej produkcji. Pozdrawiam serdecznie, cześć!